Jest twoje to? Tak, bo nie mam tłuczka. Długo szukałeś chyba tego rekwizytu. Hej, hej. Pa, pa. Pa. Widzę, że całkiem nieźle na Facebooku się kliknął ten wywiad spisany z Przemysławem Babiarzem. Czemu nie działa? Program nasz. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj niewalczaka, nie zlechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Jakiegoś starego było nas słychać podobno. Ale nie powiedzieliśmy nic. Dobrze, że numeru konta bankowego. Albo nie, numer, zwykle podajesz. Nie numer konta, tylko ten, numeru PIN. Nie powiedzieliśmy nic takiego, co było, mogło być obraźliwe. Wyjątkowo nie obrażaliśmy. Ten już kurwa rozumiesz kotną. Witam Państwa na corocznym pokazie paneli do okien. A tu jest Zielonka. A Zielonka to jest miasto koło Ząbek. Tak? Mhm. Nigdy nie byłem w Zielonce. W Ząbkach też nie. A czemu Zielonka się nazywa? Zielona tam jest? Nie wiem. Wiem, że tam obowiązuje prohibicja. Nie można pić alkoholu w godzinach 22-6, więc strasznie oni... To miasto upadnie. Strasznie oni Ząbkom zazdroszczą. Dzisiaj jest wyjątkowy odcinek. Pierwszy i ostatni. Awantury o starych suwaków. Bo tak sobie wymyśliłem i zastanawiam się, czy się pomylę dzisiaj w liczeniu. Jak sądzicie? Duże prawdopodobieństwo. A jak duże? Jakbyśmy mieli wystawiać kursy bukmacherskie, to tak 1,02 na to, że się pomylisz. Nie to, że ci zaglądałem przez ramię, ale widziałem, że to masz jakieś zaawansowane programy do liczenia. Mam Excel. Ale to jest... Czyli jesteś jak Lech Poznań. Tak. Ale to jest trochę tak jak w skokach narciarskich. To jest dodatkowy element, który trzeba brać pod uwagę przy typowaniu zwycięzców, że nie będzie się liczyć tylko forma dnia, dyspozycja, tylko też pewien element szczęścia. W skokach to jest COVID albo warunki wietrzne, tutaj to będzie Paweł. Trzeba ale nie, właśnie nie? Tutaj dużo bardziej liczy się taktyka niż w naszym podstawowym formacie quizowym. No to też. Bo trzeba wiedzieć, ile można sobie pozwolić, żeby zalicytować. Bez nie odwracaj uwagi od tego, że możesz popełnić błąd. Mogę popełnić. Ja mam nadzieję, że nasi widzowie będą oglądać z kalkulatorami. A przypomnisz zasady, bo już nie pamiętam, co chodziło. Właśnie ja też. Ja też nie. No i tak. Może ktoś na czasie napisze, o co chodziło. Bo ja nie wiem. Nie no, panowie. Słuchaj, rozmawialiśmy dzisiaj w poranku z Mietkiem, on wymyślił ten format, to mogłeś go poprosić. Nie, no, nie, to Ibisz wymyślił ten format. A, no tak. Dobra. Mietek wymyślił jeden z 10, który okazał się docelowym, ale... A, okej. Okay, ja wymyśliłem ten gorszy. Nie, w ogóle zaczęło się tak, chyba że Mietek wymyślił szrotolotka, nie? Tak. A, tak. I później była taka ewolucja. Tak, jesteśmy live, także dawajcie łapki w górę, bo potrzebuję jeszcze trzy takie części, żeby mieć do okna. Bo inaczej będę zimno. No nie cztery? Trzy. No bo... A, masz rację. Chociaż ta jedna też jest taka. Ale to jest takie właśnie okno poziome, takie skośne. Panowie, chodzi o to, że jestem mądry. Nie no, chodzi o to, że będę losował kategorie i wy się licytujecie o te kategorie. No i ile w puli, tyle macie z tych starych Słowaków. Słowacy są pulą, Węgrzy, Węgrzy. Ale to inaczej się liczy Węgrów, a inaczej Słowaków. Ściemniłem ci.
To nie mi, tylko nam. No. Więcej jest Polaków jest obraziłeś. Bardzo Polaka obraziłeś. Jest tam 8 kategorii, 30. A jest jakiś limit? Czy możemy powiedzieć od razu wabank? Stracić i do domu. Wszystko i do domu? Przez pierwsze pół godziny? Nie, to znaczy pytam serio, czy będzie zapłacone wtedy, czy nie? Nie będzie. Musi się wytrzymać do tej godziny co najmniej. Kto odpadnie przed godziną, to dostanie batem. Ja w ogóle to jest mój młotek. Czyli jest jakiś limit, tak? Nie można krzyknąć wabank. Nie, wabank obecnie to jest 200. Po pół godzinie to będzie więcej, a kwota wyjściowa to jest 20. Tak teraz wymyśliłem. Czyli kwota A ile mamy na początku? 1000. 1000. To 300, to 300. Ale 300 Słowaków. Nie, no, 200 dobrze. To 200, to 200. To 200 wabank. Czyli jeszcze raz. Ilu to mamy? Jest jedyny taki quiz, który ustalamy zasady. Czyli jeszcze raz, ilu mamy Słowaków na początek? 1000. I ile, jaka jest minimalna stawka? 20. I 200? Nie, 20 zabieram od was po każdej. A, no to czyli minimalna. I 200 Słowaków to jest ten wabank, tak? Tak. No dobra. I co 20 możemy przebić w licytacji, tak? Nie, co ile? Co ile chcesz? Możemy na 21, tak? Ja mam rozkminione. Zróbmy co 5. Ja mam Excel. Możecie to 5 robić. Bo tak wiesz, będziemy się tak, co 1 będziemy to bez sensu. Ważna rzecz. Jak ktoś dwa razy z rzędu nie będzie licytował, to będzie kara za pasywność. Za trzecim razem, tak? To jest tak zwana kara kowala. Nie, za drugim razem. Czyli raz można sobie odpuścić, tak. A później... O, ale jak ktoś będzie raz tak, to ja też to zauważę. Paweł, ja chciałem powiedzieć, że jak ci się odwiozłem do domu po poranku. To prawda, ale potem musiałem znowu tu przyjechać. Lepiej się liczyć naucza, nie? Czy jest czarna skrzynka? Jest żółta skrzynka dzisiaj. I od razu ją wylicytujemy, bo ja się potem pogubię. No jest trochę brudna. Bo to jest, bo ona dużo przeszła. Bo to jest skrzynka ze sklepu klubowego Borussia Dortmund. Znaczy, bo ona jest żółta, ale chciała być czarna. Tak. A to może nie od, to ona była czarna. Wylicytujmy, ale nie odpakowujmy jej od razu. No na końcu, na końcu. Ale nie, to ja nie wytrzymam. To jest tak. W żółtej skrzynce może być Harley Davidson, samochód osobowy, ogórek kiszony lub gratyfikacja pieniężna. Coś tam brzęczy, to jakieś moniaki wrzuciłeś, moim zdaniem. Dzisiaj a zwycięzca nie dość, że może zabrać ze swoich Słowaków do domu. Do domu. Państwo może założyć. To jeszcze otrzymuje bilet wstępu na quiz, który będzie taki, co jakiś czas będę rozdawał bilety wstępu na quiz. I aż 4 osoby zbierają te bilety. I w tym quizie będziecie walczyć o 100 złotych. Paweł, skąd ty weźmiesz? Taki wymyśliłem, znaczy taka gra mistrzów. Skąd ty weźmiesz te 100 złotych? Co? Skąd ty weźmiesz te 100 złotych? Uzbieram. 2 lutego. Biorąc pod uwagę to, jak jest skala rotacji między uczestnikami, wydaje mi się, że trudno się będzie nie dostać. A zobaczcie, że Białek się nie dostał. Wygrałem ostatnio. Bo Rokiego nie było. No, ale wygrałem. Ale to jak Roki wygra 4 bilety, to co wtedy? No to sam nie będzie grał, tak? To drugiemu będziesz dawał. Biorę stówę i spadam. Albo będzie tak do skutku. I w czerwcu rozegramy ten twój wielki turniej o 100 zł. No ale i będziemy grali. Dobra, panowie, najpierw zobaczmy kategorie, jakie są. Są. Wojtek, co ty pijesz? Social Media Ninja, Rybusy, Marcin Neumann Rozmaitości, Obrazy, 997 ten numer to kłopoty, czyli połączenia, Muzyka Popularna, czyli to są wokalizy plus jeden flet. Na flecie grałeś? Będzie kret flet. Czułko i odwrócone wojaże. Czułko oczywiście układa się w ciąg logiczny. To warto podkreślić. A Marcin Neumann Rozmaitości to jest coś innego niż Marcin Neumann? To, że będziesz wymieniał, ale to wymieniasz z różnych dziedzin życia. Na przykład wymień 17 milionów Polaków. Tak. I też masz na to minutę. Wszystkie sztuczce. Tylko kategoria Marcin Neumann jest na czas. A w kategorii Rybusy macie 2 próby. Jak za drugim razem źle powiecie, to koniec. Bo tu już nie ma takiego krzyczenia, że... No bo to już nie są dla wszystkich. Nie tak? Nie ma żadnych, nic nie jest dla wszystkich, bo tu trzeba się licytować. Także zaczynamy od czarnej skrzynki. Czekaj, ty jesteś gracz A, ty jesteś gracz B, ty jesteś gracz C. Bo to jest strasznie trudne. Dobra. Strasznie trudne. Kłopoty prowadzącego. Tutaj nie ma. Jakbyś zapomniał, to jest takie hasło CBA. Dobra. Nie ma tutaj limitu. Możecie wziąć 1000 i iść sobie. Pamiętajcie, Harley, ogórek, samochód, pieniądze, nic. Może tak też być. Albo mogą być klucze do głównego urzędu ciepłej wody atmosferycznej. Może tak być. I zaczynamy licytację. Słucham. 25. 30. 35.
Pamiętajcie, ile daliście na ostatnim, bo to jest trudne. 30 ile? 35. 35 po raz pierwszy. 35 po raz drugi. Panowie, Harley Davidson. Jakoś tak ci nie wierzymy, że coś takiego tam mówiłeś. Harley Davidson też na YouTube, jak sobie piszesz. 35 po raz trzeci. No i sprzedana czarna skrzynka. Trzymaj. Mogę otworzyć? Nie, tutaj, tutaj jeszcze, tutaj, ja będę otwierał. A. Tutaj, tutaj. No w sumie masz rację, daj. No. Rokija, dasz się kardać jak coś? Nie. Mi się wydaje, że to jest taki samochodzik Harley Davidson do zabawy. Ej, to byłoby fajne. Ty dałeś 20, tak? 30. 30, czyli masz 970. To już się zabiera, tak? Jezus Maria. I to będzie w puli następnego pytania, czy ja? Słucham? Ale co? Znaczy, bo wy tracicie te 30 słowa? Nie, tutaj to nie ma do puli. Okay. Przepraszam. Powinno być, ale już dobra, nie oszukuję. 970 masz, zaczynasz, ty dałeś 25? Tak. Czyli masz 975 na start, a Roki ma 965. Oj, Paweł, świetnie ci idzie. Dziękuję. I zaczynamy naszą zabawę, losuję pierwszą kategorię, pam, param, pam, pam. Są to obrazy. Biorę po 20... Słowaków. 20 Słowaków od państwa i słucham. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 75. 80. Wabank. Wabank, Kuba Białek. 200. Czy ja szybko wyzeruję. Paweł, ale muszę przyznać, ale dużo w puli. Drodzy widzowie, że Paweł... A ty ile? Ja 80. Ten, Paweł nadawałby się na szachistę, bo mimo, pomimo tego, że mam wrażenie, że on nie ogarnie dzisiejszych zasad, to ma takie spojrzenie sprawiające, że człowiek turkleje i chciałem odpuścić tę licytację, ale tak popatrzę na mnie i mówię 80. 75 chyba. Tak. Dobra. W puli tego pytania jest 355 punktów. Kurde, w sumie źle zrobiłem, że dałem wam bank, no ale cóż, może wygram. Pierwsza pytanie z kategorii obrazy. No i co? Jezus, ale zepsuliście mi rzecz. Ten program jest przeklęty. To jest odpowiedź. A we, no to nie wiem co teraz. Było wyraźnie napisane odpowiedź. No co, no następne, bo pewnie jest więcej tych obrazów, nie? Taki był obraz jeden, zobacz. Pokaż pierwszy obraz. Obrazy jeden. Taki było. I kto to jest, miałem powiedzieć. No to bym chyba nie zgadł. I nie zgadł. Miałbym pewien problem. To bym bardziej podejrzewał o jakieś takie partie brzuszne. Ten segment ciała. No i co teraz? Mogę zgadnąć. No i nic. Zobacz. Bo domyślam, że czasami gdzie, ale pewnie nie jestem. I teraz by się wyświetliła odpowiedź. O, no by było fajnie. Ja uważam, że skoro jakby doszło do jakiegoś błędu ze strony organizatora, to... Ale nie mojego tym razem. No ale no to wy współpracujecie chyba z tymi ludźmi tam siedzącymi w tym... Ja dajcie po prostu Kubie następne pytanie i tyle. No tak. Albo bym Kubie przyznał punkty, albo... Nie, no następne pytanie, sprawiedliwie. Następne pytanie. Czy obrazy dwa? Bez odpowiedzi. Ale bez odpowiedzi, bo tu już nie ma. Czyli to herb? O, to już trudniejsze. Tam to byś wiedział? Nie wiem, no tak teraz to ciężko stwierdzić. Ja może bym wiedział, bo kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. GKS, czyli coś górniczego pewnie. O, Kuba. Zawężam. Tychy nie. Albo gminny może być. GKS. O, bo jak nie mylę to wygląda jak taki jakiś paździerzowy. Gdzie? Może po tej budowli coś skojarzy, to pewnie jakaś kopalnia jest. No bardzo ciekawe, nie wiem, czy to jest bryła, czy taki zarys bryły. Taki pas kultury, w 1/4. Tylko taki też nie po kolei. Nie uznaję odpowiedzi GKS. Ja tam są jeszcze GKS-y, cholero. Był hotel, nie. GKS, GKS. Ja wiem. Jezus, mi tak przykro przez to pytanie pierwsze. A powiedz mi, będzie może w ogóle możliwość potem zobaczenia klasyfikacji, czy to przerasta dzisiejszą możliwość tego programu?
Nie wiem, jak chłopacy sobie radzą. Ja będę wam mówił, ale jak... Ja się boję, że oni pokażą końcowe wyniki. Bo jesteście w symulacji. Został ustalony, kto wygrał. Nie no, kompletnie nie wiem, nic nie wymyślę, więc strzał bez wiary, bo to na pewno nie jest dobra odpowiedź. GKS Jastrzębie. Moim zdaniem nie ma takiego herbu. Jest taki herb. Albo GKS Wikielec. Szombierki Bytom. No co to? No. O Jezus. I tym samym, moi państwo, pula tego pytania przechodzi na następne. I tu już jest 355. Od tego już zaczynamy, co jest szokującą informacją, prawda? Losuję kolejne pytanie i tym razem muzyka popularna. Czyli będzie leciało coś, tak? Tak. Co, i licytujemy muzykę popularną, tak? Tak? 30. 35. 40. 45. 50. 50 po raz pierwszy. 50 po raz drugi. 50 po raz trzeci. Sprzedane. Roki 50. Kuba? Ile dałem? 40. Ty dałeś 30, to ja dałem 35. Nie, ja dałem 45. No to ale daj... najpierw, jako pierwszy. No tak. To dałeś 40. 35 dałem. No, nie pamiętasz. No, dobra, czad. Wyjaśnijcie go. 35, dobra. Ja już chyba wiem, dlaczego zrezygnować z tego informacji. I słuchamy muzyki popularnej. Kylie, give me this. Tak jest! Akcent Kylie. Groki odpowiada poprawnie i zgarnia pulę 485 Słowaków i ma 1325, Kuba Białek 740, Wojtek Piela 845. To sporo. To. Zdarzało się lepiej zaczynać quizy. Wioskę można zakładać jakoś. Zdarzyło się lepiej zaczynać quizy. Losuję kolejną kategorię. Social media ninja. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. 105. Wabank. 200 roki, 105 Kuba, Wojtek 40, prawda? Chyba tak. Albo, 30, pamiętam? Widzisz, jak sobie radzę? Albo 35, ale już to nie będę się kłócił o 5. Poprosimy o pytanie z kategorii Social Media Ninja. Kto to napisał? Lajkuję swoje posty, bo się zgadzam z ich treścią. Natomiast nigdy nie zakładałem się tego wideo. To kłamstwo. Ale to ma, jest to logiczne, prawda? Tak. Piszesz coś? I się z tym zgadzasz? Ej, ale ta miniatura nie jest do końca zabazana. Już można wykluczyć wszystkich łysych na przykład. Dlaczego? No bo widać włosy tam. Przecież to są krzaki. Jakie krzaki? No to są krzaki, człowieku. Jakie krzaki? Dobrze, będzie ci... Dobrze. Aha, dobra. Bo myślałem, że to jest twarz taka. A, zapomniałem. Jak mówimy wabank, to mówimy na nich. O, to był ważny element. To musimy cofnąć. Od porządku, Boże. Proponuję. Kurczę. Miałbym kilku kandydatów. Tak. Aczkolwiek zbyt dobrze pod względem ortograficznym jest to napisane, żeby ich uwzględnić. Lajkuję swoje postu. No, poza tym postu, tak. I brak przecinka. Ale przecinka właśnie. I przed by. Okej, kto tam na Twitterze? Żadne konto by mnie komentowało. Konto samo w sobie nie komentuje. Też jest błąd. Lajkuję swoje posty, bo się zgadzam z ich treścią. Ja pierdolę. Ale czy to oznacza, że skoro my nie lajkujemy swoich postów, przynajmniej ja, to się nie zgadzamy sami ze sobą? Jakieś wewnętrzne rozterki na mnie targają? O co tu chodzi? No, musimy rozkwiedzić to. Świat jest bardzo rozwarstwiony i rozchwystany
od jednej do drugiej strony, więc jeżeli nie lajkujesz, to znaczy, że też wewnętrznie jesteś rozdarty. Tak. Ona dobrze przestrzega, generalnie żeby mieć zawsze wątpliwość. Telefon do profesora doktora Jana Blecharza, czyli psychologa Adama Małysza, to już kwestia czasu w twoim przypadku. Ewentualnie do Kamila Wódki, tak, kiedyś był taki tytuł, Wódka jest moim psychologiem. Albo Wódka ratuje Stocha. Wódka pomogła Stochowi. Czy coś takiego. Kurczę, nie ma żadnych emocji ikonek, bo niektórzy mają jakieś charakterystyczne emocje ikonki i po tym można poznać. Trudno powiedzieć, no, nie będę przeciągał zbyt mocno. Może niech to będzie Tomasz Hajtu. Nie. I co, wykluczyłeś Łysych, tak? Łysy. Kazimierz Grej? Łysy. Marcin Najman. A, no w sumie racji. Marcin El Toster. Mogło dojść, no tak, no bo była taka afera, że on założył jakiś tam ten. Tak, ale on się zgadza ze swoimi postami, więc je lajkuje. To ma sens. Odpowiedziałaś źle. Wy szukacie innych kont Najmana, a tam nikogo nie ma. Do puli następnego pytania przychodzi 345. Ale takie konto na Instagramie podobno tam odkryli, że wspieramy Najmana, czy coś takiego, że od założenia. No tak, właśnie o tym mówiłem. No. A potem coś było, że jakiś szwagier, coś takiego? Tak, tak, tak. Czy ktoś z rodziny? Przed nami czwarte pytanie. Losuję kolejną kategorię i jest nią czułko. No to już, tak? 25. Tak. 30. 35. 40. 40 po raz pierwszy. 40 po raz drugi. 40 po raz trzeci. Tutaj mądrze panowie, ponieważ pierwsze czułko jest najtrudniejsze. No, roki 35, nie? Nie, tak. Roki mniej chyba. 30. Ja 35. Tak. Okej. Okay. W puli tego pytania jest 450 Słowaków i już się możesz odwrócić. Już mogę? Tak. Tak. I zadawać pytania. Czy to postać związana z polską piłką nożną? Tak. Czy jest to piłkarz? Ma 7 pytań, tak? Tak. Tak. Może już teraz nie ma chyba możliwości, że jak opowie po piątym, to jakieś tak. Profity. Po prostu 7. Po prostu tak. 7. Czy jest to piłkarz ekstraklasy? Nie. Czy jest to aktualnie grający piłkarz? Tak. Nie ekstraklasa, aktualnie gra. Czy to pomocnik? Nie. Czy to obrońca? Nie. Ile mam jeszcze pytań? Jedno. Można pytać, czy to bramkarz. No to bramkarz albo napastnik. Ale jak to można zawęzić? No tych bramkarzy jest mało. No, napastników też. No mało, może nie tak mało. Z drugiej strony. Bramkarz jest jeden. Na boisku. No tak jak w Kowal Menadżerze ostatnio. Dobra, było. No będę strzelał. Czy to napastnik? Tak. Jak ten. No nie. I teraz mamy tak. Jak Mietek usilnie chce sprowadzić wam drugiego bramkarza, no, Kowal mówi też, w jednym bramkarze się gra tutaj w tej dyscyplinie. Tak. I ma rację. No, niewątpliwie. Który by pasował do ciągu logicznego? Wilczek by pasował, bo coś no, ze zwierzętami mogłeś dać. Na przykład. No, ale to się dopiero zaczął się ciąg. Wiem, ale wszystko może być. Od czego, no ale wiesz, no niektórzy tak, niektórzy mają większy potencjał ze względu na nazwisko. I pod tym względem. Ale gdybyś na to wpadł, to ja bym nie wierzył w czystość. No. Czekaj. Derski z jakimiś świdrami, narzędziami. Potem będzie Karol Błot. Karol Błot. To był jakiś cesarz niemiecki. To Karol Wielki. Pytacie, kiedy quiz o skokach? W przyszłym tygodniu. Tak. Kto będzie gościem, już wiesz? No, klaruje się tak. Okej, okay. Czyli nie wiesz? No. No jak to kto? Niektórych wiem, ale niektórzy jeszcze nie są potwierdzeni. Kubacki, Stękała. Stoch i Tajner. I ten, Granerut. Granulat. Gargamel. Widzieliście dzisiaj, tak? Dostali Mielec przed jakiś piłkarz, ktoś tak podobnie nazywał jakiś Takich byłych, na przykład Tonio Tajner. Tonio i ten drugi Tajner. Ich tam dwóch było? A nie było dwóch? Mogło być, ale tego dwóch synów? Jeden był Tomisław. Słucham odpowiedzi. Nie, no Wojtek, jak ty nie wiesz, no to nikt nie wie. Mi się wydaje, Jarosław że był. Nie zgoda. Nie. Mógł być, ale teraz nie pamiętam. Prawdą odpowiedzią jest Karol Angielski. Aha. No, tak. Pierwsza liga. To tam nie patrzyłem. No dobra, i tak bym go nie wskazał. 450 Słowaków przychodzi do następnej rundy, losuje. Social Media Ninja ponownie. Zaczynamy. 25. 30. 35. 40. 40 po raz pierwszy. 45. 50. 50 po raz pierwszy. Po raz drugi.
55. Dobra, wabank. Muszę zaryzykować, że odpadnę pierwszy, no będę tu siedział. No i szczerze, jak ten gamoń. 395 zowaków ci tylko zostaje. Ile dałeś roki? 395. O Boże, to muszę teraz odpowiedzieć. A ile roki powiedziałeś? Chyba 70 albo 65. 70, ty Wojtek 30 jakoś takie? 25. 25, okej. Ja się wycofałem. Jezu, muszę, to tyle, pierwsza taka licytacja. Muszę. 745 suwaków w puli, ale jeśli dobrze odpowiesz, wychodzisz na prowadzenie. Kto jest tak jebnięty, żeby tak ryzykować LM i dać mu strzelać dwa karnego? To jest amatorstwo za 100 ml złotych. I teraz mu współczujemy, bo zarabia 400 tysięcy miesięcznie i nie wykorzystał dwóch karnych. 140. Pomnik. No to na pewno chodzi o Iwicę Rodoliaka i mecz z Celticiem. Myślisz, że Iwica Rodoliak napisał? tak się załowiczowo? Pomnik. Znaczy, chodzi mi o to, że no tak. O kim jest mowa. Żeby to się dobrze. Ale muszę wam powiedzieć, że tam Iwica Rodoliak tak do dzisiaj chyba nie złapał trochę dystansu na ten temat, bo kiedyś jak go miałem w Czarnej Jelce i o tym rozmawialiśmy, to tak cały czas widać było, że nie do końca z dystansem podchodzi, bo tak od razu się zaczął bronić, że no, nikt nie pamięta, że jak Kuba Kosecki strzelił gola na 4-1, to ja dałem prostopadłe podanie tam na skrzydło. I no dał. No dał, no, tego nikt nie zabierze. Albo, że nikt nie pamięta, że karne zazwyczaj strzelałem i z Lechem przecież jak strzeliłem. Były takie czasy dziwne na Twitterze, bo wtedy jeszcze niewiele osób miało stosunkowo tego Twittera. 2013 rok. Co to powiem szczerze? Zuckerberg 14. Widzę, że polski nie jest jego ojczystym językiem. A może to Henningberg? Dał upust swojej złości. Motorstwo za 100 milionów złotych. Mililitrów. Mililitrów, przepraszam. Mililitrów. To był takim wrogiem Legii na Twitterze. Takim sceptykiem. Kowal. Tylko ta kropka, pomnik chyba. Myślę, że cenisz na tyle Kowala, że nawet jakby coś takiego napisał, to byś to przemilczał. Poza tym wtedy Kowal pisał bardziej o różnych czynnościach seksualnych, które Legia, które Celtic ma zrobić z Legią i gdy okazało się, że do tego nie doszło, to pewnie zamilkł na Twitterze. Dałbym się recenzję Kowalowi. No nie, no bo wiesz, po nietrafionej tezie, no to raczej już się nie wychylasz z kolejnymi. Taka jest naturalna, nie to, że coś Kowal źle, to broń Boże, to jest naturalna kolej ludzka. Dawaj. Czekaj jeszcze, muszę się Roman Kosecki wtedy takie wjazdy robił na Twittera, ale on pracował w PZPN-ie, to by tak nie napisał. Ale on tak Tak, tak, o, pracujemy. Gdyby tam jeszcze po tych mililitrach złotych było to tak. No pasuje mi to też do rzeczonego hajtu, który już został wymieniony. I tak zastanawiam się, czy to jego nie wskazać. Natomiast no... Może wszyscy odpowiemy hajto i wtedy w Jagiellonii nie, on wtedy jeszcze trenerem chyba był. W Jagiellonii wtedy między innymi pracował, to trochę by mu nie wypadało. Kurde, nie ma żadnego pomysłu nawet. Cezary Kucharski może? Ale czy on, nie no, on by tak nie pisał taką polszczyzną chyba, chociaż dyskutowałem z nim kiedyś. Ale co, zbyt dobra? Nie no, dyskutowałem z nim kiedyś i też no, widać, że konkursu ortograficznego nie wygrał w podstawówce. Że tak to ujmę delikatnie. Wiesz, on wtedy jeszcze był tym menedżerem Roberta Lewandowskiego i tak wydawało się, że jest całkiem poważnym tym menedżerem. Nie, no to ewidentnie był alko Twitter, więc tutaj pewne maski mogły... Słuchamy, lecieć. Słuchamy. No dobra, Cezary Kucharski, nic nie wymyślę. Co chodzi o ten tweet, to jest Tomasz Hajko. Nie! Ale byłem blisko, Boże. I 745 złotych. Ja bym wskazał hajtek, gdyby no nie pracował wtedy w sporcie. W piłce. Przechodzi dalej. Niestety nie wiedziałeś, ale czat wie, bo potem jeszcze wiesz co było? Jebnęło cię turbo. Bo tam było, jeszcze mu kwiaty kup, jebnęło cię turbo. Aha, tak. Dobrze, tak, dał jebnęło cię turbo, to bym wiedział. Losuję kolejną kategorię i są to rybusy. 745 suwaków przychodzisz do puli. Wabank. A nie ma wabank, jest na nich. Na nich. Nie powiedziałem jeszcze 20, biorę i słucham państwa. Ale to wcześniej też nie mówiłeś. Ale teraz jest ważniejsza historia. No to ja się wysprzęgliłem z wabank i co teraz? Dobra, no to dawaj rok. Czekaj, co? Ja też chcę wabank powiedzieć, znaczy na nich.
Ty, Kuba, nie wiem, czy ty masz 200 żeby. Ostatnie 200 mi zostało. A właśnie, jak nie mam 200, to ktoś mi może przelicować jak nowa bank? Nie. To jest samo przez się rozumie. Dobra. Dobra, to dam Rokiemu. A wy dostajecie ostrzeżenie za pasywne. Nie, no szybki, no ty! Paweł! Rybusy, dwie próby, pamiętaj. Ale nie, to umówmy się teraz, że ty zaczynasz i żeby to było konsekwentnie. Bo ja też chciałem powiedzieć, tylko ja czekałem na znak. No tak. Naprawdę, to tak. Ja się zgadzam. 985. To tyle w puli, to od razu no. Co mi zostało? Rybus. Pewnie. A może i dobrze, że tak się stało. Ciekaw jestem, czy tam to zdjęcie takie małe w rogu, to tutaj jest jakimś języczkiem uwagi w tym przypadku. Mam nadzieję, że to nie jest prawdziwy człowiek, tylko jakiś taki... To jestem ja przed metamorfozą. To korzysta dla ciebie ta metamorfoza, powiem szczerze. Na polskim mięsie tak się da? Czy jakiś... Hinduskie. Nie, ja mieszkałem w Wenezueli. A może to jest jakaś taka metafora, wiesz, że narty i taki silny, to że Kamil Stoch na przykład. Ty nie podpowiadaj, co? Bo może to on. Nie, no to... W ogóle są narty? No chyba tak. Tak. I to jest imię i nazwisko, tak? Nazwisko. Nazwisko, tak? Czad wie? Trochę wie. Jak to trochę wie? Co, pół nazwiska dobrze zgaduje, a drugie pół się myli? I nawet czad policzył, ile macie punktów i się zgadza z tym, co ja mam. Tak na marginesie, ja myślę, że ten pan nie myli się w sobie siłownia. Myślę, że też nie. Że ten pan nie przejął się restrykcjami covidowymi w Polsce. Nie. Cały czas pisze piela pasywność. No to tak udajesz, tylko że cytujesz. Faktycznie, ty też nie odpowiadałeś, prawda? Ostrożna taktyka. Wiesz, Kuba, za to ty już straciłeś prawie całą populację swojego państwa. No. Jak ty jesteś Bratysławą, to ja takie Michałowice. Ale w Michałowicach Saddam Sulej grał, co wiesz. To prawda. Jest czego zazdrościć. A mogę sobie tak zdradzić pewne kulisy. Byłem u Samuela Szygielskiego razem z kolegą Łukaszem Stupką. Też, piliście który tutaj... Nie, akurat piliśmy inne rzeczy, ale o godzinie 3.48 wpadliśmy na pomysł, żeby zagrać w taką grę łamigłówkę, wymieniać zagranicznych napastników w historii Legii Warszawa, także po kolei. No i kto nie wymieni, ten odpada. I graliśmy w to dobre pół godziny i już na końcu zostałem tylko ja i Samuel i pokonałem go właśnie z Saddamem Sulejem. To był ostatni napastnik, którego wymieniliśmy. I potem Łukasz sprawdził na Wikipedii tych wszystkich napastników zagranicznych i jedyny, którego nie wymieniliśmy, to był Roman Oreszczuk z lat 90. A tak to każdego, tam Michal Hubnik, czyli, Manuel Garcia. Czyli piliście alkohol? No tak. No słucham odpowiedzi. No to wiesz. Pierwszej. Się trzech facetów spotyka o 2:15, to zazwyczaj coś tak kończy. Wiem, że te dwa obrazki symbolizują jedno nazwisko, tak? Czy imię i nazwisko? Nazwisko. Nazwisko samo, tak? Nie wiem, Skibicki. Tak. O, tak! Kurde! No tak. Skibicki Kacper. Boże, ten to zawsze wszystko wygra. Brawo. Rok ma 1810 starych Słowaków i ma miażdżącą przewagę, bo Kuba ma 375. A Wojtek, ale jakich? 725. Ja mam roki, roki nie szukali w podwyżki dyrektora sportowego. Losuję kolejną kategorię. Jest to znów czułko. Biorę po 20 Słowaków i słucham państwa. 25. 30. 35. Po raz pierwszy. 40. Po raz drugi. 45. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Po raz drugi. 50. 50. 55. Tak trzymaj. Nie mówi znowu napisał, że pasywność. 60. A to niech odpowiada. No, 65. Po raz pierwszy. Musiał wjechać. Byś mnie teraz gnębił. 70. 75. 80. 85. 90. 100.
105. Chyba to nie szansa. Czy to jest niegospodarność? No, bo może to jest jakiegoś ministra gospodarki w tym swoim rządzie, czy kompletnie? No on akurat w pierwszym rozdaniu od teraz. 110. Ja mam, wiesz, tych dyrektorów sportowych... Dobra, dobra. Na nic znaczy. 200, 105. W ogóle dać 105 przy twoim budżecie i jeszcze nie odpowiadać, to jest fantastyczna taktyka. Ile ty stanąłeś? Ja 55. Odwracamy się i lecimy. Dziękuję. Możesz się odwrócić. Czy jest to piłkarz ekstraklasy? Nie. Czyli nie jest to piłkarz ekstraklasy. Możesz sobie polajkować post. Czy jest to piłkarz pierwszej ligi? Tak. Czy jest to dzisiejszy nabytek Arki Gdynia? Tak. O którym rozmawialiśmy przed programem. No to tak. No to Roki za 7. Muszę pytać dalej, czy mogę odpowiedzieć? Muszę powiedzieć. Fabian Hiszpański. Tak jest. Jest to Fabian Hiszpański. Nie wiem teraz, czy ja mam licytować, czy nie licytować. Co jest lepiej? Masz 275. Brat. Czyli na te twoje Michalowce napadł wilk. Roki ma dwa koła bez 30. A Wojtek Piela ma 670. U mnie nowy szczep koronawirusa, niestety. Nie najlepiej wam idzie, panowie. Ale jest jeszcze sporo. Ale jest zabawa. Jeszcze sporo pytań. Losuję. I po raz pierwszy dzisiaj 997. Ten numer to kłopoty, czyli połączenia. Biorę po 20. 25. 20. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 600. Przepraszam, 60. 60. 65. 70. 80. 97 połączenia, tak? Dobra, no wabank na nich. Wabank na nich. Kuba Białek, pasywność. Ty stałeś 85, nie? 80, tak. Okej. Okay. I poproszę o pierwsze pytanie z kategorii połączenia. Nie, no to jest... O cholera. A mam pewien typ. W Niemczech gdzieś. No raczej nie w Polsce. A bo ja nie oglądałem ostatnio, to jest to, że... Który piłkarz łączy tych, okay, grał z jednym i drugim? Dobra. Bo widziałem na tym. Na, a, w sensie, że który piłkarz, tak? Widziałem na Twitterze Pawła Kieszka. Polski piłkarz. No też mam pewien typ, ale się jeszcze chwilę wstrzymam. Wojtek, to jest ważne. Ja wiem, no ale to jest że wiesz, ja mam jeszcze dzisiaj czarną Elkę, później się muszę przygotować do audycji, to też szybciej. Nie mam pojęcia, ale coś powiem. Powiedz coś. Adam Ledwoń? Nie, ale imię się zgadza. Adam Kucz. Nie, imię też się nie zgadza. To co się zgadza, nazwisko? Że imię na A się zaczyna. To się zgadza. Andrzej Rudy. Aha. Miałeś ten typ? Nie. A jaki miałeś? Nie masz ty. Beckenbauer. Kurciłała. To się może jeszcze przydać w tym, no, w tym rozdaniu. Człowieku, przecież ty już jesteś na skraju. Co recesji. Co nas kraju? Elita narodu jest u mnie. Poza tym i od gospodarki, prawda? No to tak. To są piękne umysły, artyści, sportowcy. Ile mi zostało? 400? 470. Razem macie 3 razy mniej niż Roki. Ale my się nie damy. My założymy tak unię Wyszehradzką tak i jest. Ruszymy. Na myślę, że nie do końca to przemyśleliśmy, że powinny być ten limit, powinien wynosić z 50 albo ze 100. Bo... Tak. Nie, nam się wydaje, że oni nie do końca przemyśleli swoją grę też. No, ale to co, mamy pasywność, tak? Tak to mi zarzucałeś pasywność przez całą grę, raz poszedłem ten i co? Ale można też wylicytować, na przykład dobrze odpowiedzieć. No, ale to było trudne, no. Nie, ale na razie kładko Roki dobrze odpowiadał dzisiaj. Ja nie wiem, czy Roki to byś wiedział? Tak przestałem się zastanawiać, ale miałem inny typ, miałem raczej tam... Już nawet nie będę mówił, bo już nie warto. No właśnie. 300 Słowaków przychodzi do puli kolejnego pytania, losuje kategorię i wylosowałem Marcin Najman rozmaitości. Biorę po 20 Słowaków. Słucham państwa. 25. 30. Ale
nie do końca rozumiem mechanikę tej kategorii. Pytanie, no ilu trzeba będzie wymienić? Bo to zawsze się licytowaliśmy, ilu wymienić. Jest napisane. A ty, że wymień tylu, ilu. Teraz jest odgórnie założone. Ale takie okay. Realne progi dałeś, czy jakieś takie z kosmosu? Czyli nie, dobra, wiemy, że nie przemysłujemy. No dobra, to 35. Czy ktoś dał? Nie, 40. 45. 50. 55. Po raz pierwszy. Ja muszę zobaczyć, jak to wygląda, bo można się... Dobra, na nich. Ostatnia szansa, żeby wrócić. 200. 50? 5. A ty 25, nie? Tak? Ja dałem 50. Ile jest puli? Jakąś presję tutaj wytwórz na mnie, że wiesz, mój mózg musi się pobudzić. 605. Teraz. No o to, człowieku. To już wymieniamy. Tylko masz minutę. Tylko zaraz pewnie przywalisz jakąś dziwną. Masz minutę. 7 filmów z udziałem Bogusława Lindy. Król. No. Psy 1, psy 2, psy 3. Bogusław Linda. Bogusław Linda. Przypadek. Bogusław Linda. Bogusław Linda. Można się raz pomylić, nie? Boże. To jest ten. Nie pamiętam tytułu. Ja dwa jeszcze bym miał. A ile wymienił? 5, tak? Tak. Dziesięć sekund, przyjacielu. Bo go rozpraszasz. Widać taka zapadnia. Młode, co za drama. Widać taka zapadnia, powinno otworzyć. Jeszcze na przykład Sara chyba, co tak? Sara tak. Demony wojny. Tato. Demony wojny według Goi. Pitbull. No i ten jeszcze był. Powidoki ostatnio. A był taki czas surferów chyba też. A w tych nowych? W tym nowym. A to ja nie oglądam tych nowych. Czas surferów też chyba był. Ojej. 605 przychodzi do pójna samego pytania. A ile ma Kuba? Kuba ma 50. Nie, no to trochę Kuba... Będzie siedział coś z nami? Jak nie? Właśnie, jak jest dalej? Kuba, coś wymyśliłem. losuję kolejną kategorię. Social Media Ninja. Biorę po 20, Kuba, od każdego z was. I słucham państwa. 25. Dobra, daj mi. Dobra, daj 30. Kuba, ty będziesz krzyknąć w aparcie. Nie zrobiłeś, to ja krzyknę na nich. Proszę bardzo. To dla ciebie była jedyna szansa, żeby jeszcze... Wiem, ale jestem już po pierwsze straumatyzowany moimi porażkami, po drugie sądzę, że nie odpowiedziałbym na tę kategorię i sądzę, że ty też nie odpowiesz. 200, Kuba 25, a Kupiera 30, tak? Tak. 860 w puli. Karny jest jak sędzia gwiźnie, proste. To wy jeszcze nie wiecie, kiedy jest karny, tylko wyłącznie jak sędzia gwiźnie. W żadnym innym przypadku. O właśnie. Karny jest jak sędzia gwiźnie. Amen. A ty, ciekawe, brak konsekwencji ortograficznej. Gwiźdnie. No, znaczy, dostrzegam tu inną konsekwencję, mianowicie konsekwencję związaną z czasem, tak? No bo 2 listopada wychodził z takiego założenia i 6-7 grudnia 2016 również. Ale widać tu pewien racjonalizm, tu nie ma dyskusji. Sędzia gwiźdnie, to jest karny. A to ty, Paweł, dałeś te retweety, czy ktoś? Ktoś. Okej. Wtedy chyba nie miałem Twittera jeszcze. Jak to nie miałeś? Chyba nie. Nie, no, na Euro 16 już pewnie miałeś. A możliwe, ale jeszcze ten nikt nie czytał. Jeszcze nie było radia i nie było programu Football Bloody Hell, w którym występowałeś. Ostatnio słuchaliśmy, jak mówiłeś, że no, Mourinho na ten mecz przyjął taką taktykę, aby zaskoczyć Conte. Świetny mecz zagrał Lukaku, to trzeba podkreślić. Zobacz, mam kiedyś takie nazwiska, Mourinho, Lukaku, Conte, a dzisiaj Słowacy. Dostałem, muszę powiedzieć, dostałem SMS-a od Igora Matowicza. Chciałem go przeczytać. To jest premier Słowacji. W związku z nowym programem socjalnym chciałbym przyznać Kuby Białkowi 100
Suwak. Panie premierze, to jest. Ja może mam inną propozycję. Sprawa. Możemy naprawić początkowy błąd i w związku z tym, że było za mało w bazie, dodać po prostu wszystkim po 500, tak? O, 500 plus. 500 plus dla każdego. Znakomite. I Słowacja. Ale to może zmniejszmy limity. Że wabank to jest, nie wiem, 100 na przykład. Mo, i a moim zdaniem to jest rozsądna propozycja. Tak, nie wiem, czy dogonimy Rokiego w takim. Znaczy, dobra, to ja się nie powinienem wypowiadać. Nie, no to dogonimy, no bo się i tak, i tak przy 70-80 dajemy, więc. Bo ja się boję, że teraz zepsuję sobie tego Excela. Oj, to weź, oj, może gdzieś tam sobie zanotuj z boku. Zasejwuj. Screen. Albo screena zrób. Nie, bo to można Ctrl Z robić po prostu. O, jest dobrze, jest dobrze. Kuba, masz 525, 500 plus działa. A również na Słowacji. A ile ja mam? Ty masz 885. A ja? 1040 plus 500 to będzie 2140. Ale Rokiem nie dawajmy, bo to jest program socjalny, to bogaci. Brawo! Brawo dla socjalistów! Bogaci tracą. Kuba, możesz raz rozpieprzyć program na bezrobociu kolejny Słowa plus. A to jest specjalnie pewnie sprawdziłeś, jak się nazywa premier Słowacji, co? Tak. Dobra, przerwę tę sielankę i odpowiem. No. Uważam, że jest to Zbigniew Boniek. Jest to Zbigniew Boniek. Ale wiecie dlaczego, bo włoskie flagi. Tak. I teraz jest problem, bo teraz się nie dodaje, jak kliknę tak. A dużo było w puli. Tak, było 860 w puli. A czekaj. No, zepsuliście mi program. Idziemy. Premier Słowacji zepsuł, nie my. Właśnie. Cofamy program socjalny. Czekaj. Nie cofamy, nic nie cofamy. I teraz to nam przyznane. I teraz. To prowadź normalnie te klasyfikacje, tylko zawsze w pamięci miej 500 plus. No. Nie mogę, bo wtedy będzie na minusie. Jak to? A na przykład teraz Kuba byś dał 50, a nie masz tylu, a to będzie minus 25. No. Mogę tak robić. No i miej zawsze 500 w pamięci. Czyli... No, widzisz, można? Można. Dobra, czyli jakie są wyniki teraz? Ty masz 2500, Kuba ma 25. Ale z 500. 520. Bez 500 na razie. Bez 500. To on ma 2500. To 3000. Tak? Tak, Jezus Maria. Kuba, chodź na piwo. Pogramy w zagranicznych napastników Arki Gdyni. Tak. A ty masz 385. Tam nie trzeba licytować. To się zgadza, bo to w sumie daje mniej niż 3000, a jeszcze było wydane na biało-żółtą skrzynkę. No cóż, panowie, czyli ty nie możesz zjechać do minus 500, do minus 475, wtedy odpadasz, ty do minus 115, wtedy odpadasz, a Roki to nieważne. Kolejna kategoria... Teraz już gramy do zabawy. Kolejna kategoria, czułko. Biorę po 20 i słucham. 25, 35. A dobra, to 40. 40 po raz pierwszy. I co, zmieniliśmy ten limit w końcu, czy nie? Co? Że 100, tak? Czy nie, możemy... 200 gramy, jak mamy. A, no dobra, to 45. To może po 1000 dodaj od razu. Bo... Nie. Ile jeszcze pytań jest? 20. Dobra, no to... Ale najwyżej się szybciej skończy. Dobra. To ilu? 45. 50. 55. 60. Ja muszę dbać o te resztki. 60? Czekam na lepsze kategorie. Kuba, nie licytowałeś? 30 dałem, ale 35. Ile? Przy mojej sytuacji materialnej 60. Czy 65? Ilu, 60. Ja 50 chyba. 55 znaczy. No to ja 60 dałem. No i wygrałeś i czułko, odwracasz się. Co za deklasacja, panowie. Dziękuję. Możesz się odwrócić. Dobra, to na początku dla formalności spytam, czy nazwisko tego, czy jest to piłkarz? Nie. No widzisz. Czy nazwisko tego człowieka, bo czy jest to osoba związana z piłką nożną? Tak. Okej. Okay. Czy jego nazwisko pochodzi od nazwy państwa? Tak. Czy jest to Polak? Nie. Okej. Okay. Budżet Kuby jest bardzo fajny. Minus 5 Słowaków. 5 z zarżdą. Żeby mieć co jeść, kanibal. Ciężkie czasy nastały do Słowacji. W Bikalowcach. Zresztą nie są Bikalowcy.
Jest Michalowce, Roki Bratysława, a ja nie wiem, tak to, jak to tak, Rymawska Sobota. Czy to państwo, z którym związane jest to nazwisko, leży w Europie? Tak. To było piąte, nie? Aha. Czy to państwo, z którym związane jest to nazwisko, leży na zachód od Polski? Tak. Było pytanie o piłkarza, nie? Że to jest piłkarz. Że nie jest piłkarz. A, że nie jest piłkarz, okej. Okay. Ale związany z piłką nożną. Tak. I mam jeszcze jedno pytanie. Tak. A Kuba, będziesz chciał 500 plus na drugie 30? To zależy, jak sytuacja demograficzna się będzie rozwijać w mojej wiosce. Natomiast wiesz, no, my jesteśmy otwarci na wszelkie formy wsparcia, rozwoju. Bo wy musicie wciągać w Rokiego w licytację. Czy to jest trener? Tak. I potem krzyczeć wabank. A przecież tak nie wygramy. No tak. To są trudne pytania. Jakaś odpowiedź? No, muszę się teraz zastanowić. Aha. Dobra. Jakie są państwa i trenerzy? Dobra, Wanderlei Luksemburgo. Nie, Petr Nemec. Aj. Do puli kolejnego pytania przychodzi... No ale to pytałem o polską piłkę, tak? Nie, pytałeś, czy to jest Polak. Okej, okay, dobra. A to jest Czech. Aj. Wanderlei Luksemburgo byłoby fajnie. Przychodzi 145, losuje kolejną kategorię i są to rybusy. 25. Biorę po 20, upominam. Dobrze, przepraszam. I słucham państwa. 25. 30. 35. 40. 40 po raz pierwszy. 45. 45 po raz pierwszy. 50. 50 po raz pierwszy. Rybusy są, tak? Tak. 50, tak? Mhm. No kolego. No co kolego? Przecież wylicytowałem 35. 50 po raz pierwszy? 65. Po raz pierwszy? 60. Ja tu muszę wyliczenia, muszę... Czy ktoś się dobrze odpowiedział poza rokiem? Nie. Ja muszę Wojtek wszystko... Wojtek odpowiada na jakieś pytania? Trzy razy patrzę na każdy grosz, a ten sobie rzucę. Andrzeja Rudego. Dawaj ma bank, nie bądź flet. No nie podpuszczaj go. Zaraz znowu będziesz musiał walcz, 500 plus. Walcz! Zaraz się programy socjalne skończą. Na nich! Na drugie dziecko! Na nich! Sprzedane! 200. Ile dałeś Kuba? 50? Tak. Albo 5, 55. A Roki 55? Ja chyba mniej od niego. Szczęśliwy czasu nie liczą. 440 w puli. Poproszę rybus. Nazwisko cały czas. Tutaj będą same nazwiska. Ja już wiem. To jest nazwisko samo. Tak. Tak mogło być. No to jest kij baseballowy tylko. Jak to się ma do członu SA? Trzeba się zastanowić. Trzeba się zastanowić. Zresztą może się Orlando. Nie no, nazwisko z Orlando to tak. Orlando Key. Orlando Key. Orlando Baseball. Jejku, no to pewnie nie jest jakieś trudne. Ale nie jest łatwe. Czyli jest średnie. Strzel coś, masz dwie próby.
Wiesz co? No. Zupełnie to jest bez sensu, ale Sabala? Nie. No właśnie. Nie, jak mówisz Bala, no to nie wiem, jakaś piłka po jakiemuś tam, a kijem baseballowym w piłce. Nie, to skojarzenie. Nie wiem, bo dużo różnych mam w głowie, no na Sa, coś zaczynają nazwiska, bo no wręcz Sa jest członem tego nazwiska, ale to kompletnie nie pasuje do tego kija. No jakie na przykład? No już nie mogę teraz powiedzieć, pewnie któreś wypowiem zaraz, ale to będzie... No nie jest to Sabala. No właśnie już wiem. Czad wie pewnie, co? Tak. Musimy jakiś czad zaprosić. Dokładnie. Wysiął czad. No. Nie, no powiem Sawicki, ale to nie jest Sawicki. Sapała. Ajaj. A Sabala, myślałem, że powiesz to. No, to tak podobne. Blisko, no. Losujemy dalej. Cyk. Ale to czekaj. Bo tam była pała. Co jest z kijem baseballowym wspólnego z pałą? No to jest pała taka. Tak? No. To ja kiedyś tylko słyszałem... Odwrócone wojaże. Co słyszałeś? Jak było ten w poranku Kojota, jak tam byłby łysy, dawaj kija. Tak? No to tam takie określenie potoczne. Odwrócone wojaże. Grać tak? Z kija, Tomasz Hajto. No. Po 20 biorę i słucham. 35. 440 w puli. 30. 30 po raz pierwszy. 35. 35 po raz pierwszy. 40. 40 po raz pierwszy. Ilu ja mam tych słowek? 130. Ilu? 130 bez 500 plus. Aha. 500, 600. Dobra, to 50. Tak? Nie. Ale to gramy z tym 500 plus, czy nie w końcu? No gramy. Czyli ja mam 130 czy 630? 630. No to się pytam. O to. Nie, bo to było inaczej. Czyli co, ja mam 130 słowek? Dobra, na nich. No. Już się bałem, że wyliczysz i powiesz. 200? Ty coś powiedziałeś? Nie. No my to będzie... Pasywnie. Niedobrze. 30 niedobrze. Ale ja tu się czułem... Ja 50. Nie mogę się dowiedzieć, ile mam Słowaków. 110 teraz. Ile z puli? Możesz, powiedziałem ci, że możesz zjechać do minus iluś tam, 375. Minus 375? Nie, minus 115 możesz nie, do zjechać. Nie, do minus 500. Nie. Dlaczego ty to odejmujesz? Bo zaczęliśmy, tak, ja jak miał 385, a nie dodałem, więc mógł mieć minus 500, minus 385 odjąć 500, rozumiecie? Nie. Moim zdaniem powinno być 500 od zera w dół. Nie. Tak. Bo nie zaczęliśmy, gdy było zero. Dlatego tak. Nie, no dobrze teraz. A, nie, no tak. Dobrze, no, prawda? Ja, prawda? Dziś porozumienie jest nawiązane. Odwrócone wojaże, mam nadzieję, że będą łatwe. A ile jest tam w puli? 710. No, nieźle. Każdy miał jakąś pulę Słowaków, tak? I mógł się wyzerować i dostawał jeszcze 500. Nie. Gdańsk, Ruch, nie. Kto pod... Bo to jest obcokrajowiec, tak? Tak. No łatwe. Z Lechi do Ruchu. Mówisz, że łatwe. Z Lechi do Ruchu. Znaczy, no... Ja wiem. Może nie, że łatwe, ale ja wiem. Czat też pisze, że nie możecie zjechać do minus 500. Nie, no to ten czat to są mądrzy ludzie. Nie, myślałem, że tak po prostu jak się wyzerujesz, to dostajesz taką premię 500. Przypomniałem sobie, jaki to jest trudny format. I dlaczego go nie robiliśmy. Już jest odcinek specjalny. Niedziela jest normalny. Nic nie będę liczył. Ilu mam Słowaków? 2345. Okay. Ciekawostka. Gdyby teraz dodać Wojtkowi do Kuby Białka to, co ma Wojtek Piela oficjalnie, wciąż byliby na minusie. Trudne pytanie zadajesz. No, to czekaj jeszcze, daj pomyśleć. A daj jak pomyśleć. Tam pracuje silnik, to już ja słyszę, aż słyszę. Pomyśleć.
Na pewno tą drogą Marek Zięczuł podążał, ale to nie on, bo nie jest obcokrajowcem. Chyba, że oczywiście nie wiem. No i już tak, już... Znaczy nie bez Stomilu, bez Stomilu. A, bez Stomilu. Bez Stomilu oczywiście, ale w tym kierunku, bo Stomilu raczej nie skojarzę. Kurde. Nie, ale te 7 filmów z Lindą powinieneś wiedzieć. Powinienem. Ja co prawda kiedyś nie wiedziałem z Szycem, ale dlatego się chyba się pomyliłem w liczbie listów do M. To trochę trudniej miałem. Ja tam chyba 3 części były? Czy... Ale on grał nie grał od pierwszej. Okej. Okay. Słucham. My też mamy rodziny, też chcemy do domu iść. Paweł, czy ja o czymś nie wiem? Paliłeś. Czekaj, jeszcze sekundę. To może Wojtek jakąś anegdotę? Mogę żart powiedzieć. O. Co robi... tylko nic nie odzywaj się, bo ja już dzisiaj na poranku ci to powiedziałem. Co robi baba w kiosku? Jest w ruchu. Tak samo jak ten dziad. Widzisz, taki żarcik branżowy. No. Nie, fajnie. No, rozwijam się już, nie? Słucham. Ojej, widzisz. Ciężkie to czasy nastały w Słowacji. Do jakiś Lukianów może? Gamakow. Jezus Maria. 710 piłkarzy, czy Słowaków, przechodzi do kolejnego pytania i muzyka popularna. Biorę po 20 i słucham. Na nich! 200. Jak z muzyki popularnej już nie będę wiedział, to ja stąd wychodzę. A czy z wokalizy też o tym? Trudno. Życzę Wojtku, żebyś odpowiedział i nawiązał walkę jakoś z Rokiem. Posłuchajmy. Sherry, Sherry lady, going through emotion, so it's like the first time, listen to your heart. Sherry, Sherry lady, and all you wish tak emotion, take my heart, is easy, listen to your heart. Brawo. Chciałem zwrócić uwagę, że spółka Paweł Patrzył, spółka ZO, zainwestowała w wersję premium programu do... Dlatego te wokalizy ładnie. Ale ja już wcześniej mówiłem, że gdy one są, gdy są to piosenki takie szybsze, skoczne, wesołe, to łatwiej. I Wojtek, masz już 860. Możesz jeszcze dogonić Mateusza. Nawet Kuba. Kuba. Zostawiłem w swojej miejscowości, Młyn. Będzie tak. Chleb teraz. Kuba, ty też może, pewnie, że tak. Ile mam? Losuję dalej, Marcin Najman. Ale ile mam, powiedz mi? Ile masz? Minus 275. To jeszcze. Jeszcze bajlando. Marcin Najman rozmaitości. 20 biorę, słucham. Na nich! Co? No to bez sensu było. Nie było nikogo w puli. Znaczy po 20 było. Więc możesz tylko 240 wygrać. Trudno. Trochę się podpaliłeś, ale zobacz. W tym 200 swoich. Tak. Trudno. 5 posłów samoobrony, 5 kadencji Sejmu. Czekaj. Wojtek będzie wiedział. Minuta. No to jest ta ostatnia? Ty weź tak mi podpowiedz. To jest... Nie w sensie mogę ostatnia... Nie mogę się... Dobra, Andrzej Leper. Renata Beger. Stanisław Łyżwiński. Popularna łyżwa. To już będzie problem. Weź 30 sekund. Już połowę drogi przebył. Andrzej Supron. Ale to nie wiem. Źle. No ale raz się można, nie? Tak. Osiem sekund. Ja miałem jeden typ. Janusz Wójcik. To była ta kadencja? Nie. A Janusz Wojciechowski? Czy to? A nie jest Janusz Wójcik, bo to był Marek, Janusz Marek Wójcik. Jeszcze Chojarska była. Proszę ja ciebie. Ale tych trzech co wymieniłem, to tak. Dobrze. Tak? Janusz Maksymiuk. Był. Żona pana Łyżwińskiego, Wanda. Tylko ich zabrakło. O, ja i 240 to... przychodzi do kolejnej puli. Cyk, cyk, cyk. Odwrócone wojaże. Biorę 20, słucham.
25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. Na nich. 200. Kuba 55. Gratuluję. Wojtek. 35. 35. I odwrócone wojaże dla Rokiego, proszę bardzo. Widzew, Jagiellonia, Górnik Łęczna. Wiem, że w Widzewie i w Jagiellonii był Ugoczuk w Ukach. Ugoczuk w Ukach. Z Włoch, dodajmy. Ale czy on... A nie, Nika Dżalamidze. Tak jest. Nika Dżalamidze, to jest dobra odpowiedź. Jeszcze jakaś Turcja tam była po drodze. Ciekawe, co się w ogóle z nim dzieje teraz. Rizaspor. Rizaspor? No, znaczy, a teraz? Wtedy. A to wtedy on poszedł chyba. Z Tuszyńskim chyba przecież. Tak. To był gruziński Messi. Dobry był nawet. Tak. Takie widać było, że ma talent, ale ja pamiętam, tak coś go blokuje. To były początki, jak się zaczynałem interesować tak na full ekstraklasą i wtedy on miał swój taki błysk. Chyba wtedy w Widzewie Czesława Michniewicza, mi się wydaje. To było. Pamiętasz, że w Widzewie wtedy był taki trener jak Andrzej Kretek? No to on był często w Widzewie, no, ale mi się wydaje. Bardzo mocno kojarzy mi się z Widzewem. No ale w ekstraklasie to był przez chwilę. Nika Dżalamidze gra w Rustawi teraz, w Gruzji. Kuba, jeszcze możesz poświęcić 145. Dobrze. I będę rozsądnie staniesz... dysponował. Widzę. Losuję 997. Słucham. 25. 35 po raz pierwszy, 35 po raz drugi, 35 po raz trzeci. Sprzedane. Wojtek 30, Kuba 25. I zobaczmy, 997. Co łączy Stanisława Czerczesowa, kto i Piotra Tomasika? Grali w jednym klubie, tak? Jedna osoba grała w jednym klubie z Czerczesowem i z Tomasikiem. Jerzy Brzęczek. Jest to Jerzy Brzęczek. Powoli ten quiz robi się niesmaczny. W Polonii Bytom grał z Tomasikiem, nie? Czy gdzie? Tak. No. Zawiesił mi się komputer, ale klikam tak. 595 minus 375, 2690. Losuję dalej. Jaka to melodia? Czy muzyka popularna? 20, słucham. Na nich! Wojtek, to jest... Musisz poczekać, aż my coś damy. Trudno, podpalam. To moje kategorie. Posłuchaj. Wojtek, musimy iść kiedyś na licytację jakoś komorniczą. Myślę, że to będzie dobra zabawa. Wojtek wtedy na nich. Posłuchajmy. Waka. Tak, brawo! Wygrałeś 40 Słowaku! Co za? Sam sobie to wyrwał. Przeciwko... Zapominam, bo to nie bierzemy za często udziału, no, a jednak... Dominuje we mnie taka chęć po prostu odpowiedzenia na zapytanie. Bo my już gramy dla zabawy. Obrazy. 20 biorę i słucham. 25. 35. 40. 45. A na czym polegała ta kategoria? No to już są różne zdjęcia. A. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane. Ty wygrywałeś, tak? Tak. Roki 40? Tak. Kuba 35? 30. 30. Nie pomyl się. Zostało ci jeszcze 70. No, proszę obraz. Kto to? No nie, nie, zaproszę. Nie. Chociaż poczekaj. To może być podpucha. Nie, to nie, ja. Nie, Wojtek, po dawaj, brzuchu, idziemy dalej. Zdzisław Kręcina. Zdzisław Kręcina. Czyżby wielki powrót Wojtka? Zdzisław Kręcina kiedyś był... Ty, a do Czesława Michniewicza dajesz tylko ten, tutaj podbródek drugi. No i źle im pokazali. No też powinieneś... Zdzisław Kręcina kiedyś był tutaj u nas w radiu i skończyliśmy audycję, no i zaproponowałem, znaczy tak rozmawiamy, gdzie pan teraz tutaj pomieszkuje, to pana słychać, a no tak tutaj
mieszkam niedaleko Pałacu Kultury, tam gdzieś tam się zatrzymałem u syna czy coś takiego i tak zazwyczaj goście, jak się im tak się pyta, czy mają jak wrócić, albo czy tam jakaś podwózka, tak się trochę krygują, że nie, ja sobie dam radę i tego, a gdzieś tam kredził, bo a to może pana podrzucić tego. On tylko zbyt chętnie. No i mogę się poszczycić, że na moim jeszcze przednim... Wyliczyłem, że no to zapraszam do środka na górę, bigos mam, prawda, coś też zimnego się znajdzie. Tak, na moim przednim siedzeniu w samochodzie siedziały już takie postacie jak Paweł Paczur, Jakub Białek. Rok jak rad, nie wiem, bo ty gdzieś tam z tyłu, jak nie wiem, zaraz może jechać, to się usadowiłeś, ale może i z przodu siedziałeś. Nie, no chyba jeździliśmy. Albo mogliśmy nie jeździć, ale też siedział Andrzej Strejlow kiedyś i Zdzisław Kręcina. Usuję kolejną kategorię, jest nią ostatni już dzisiaj czułko. Biorę 20 i słucham. 25. 30. 30 po raz pierwszy, 30 po raz drugi, 35. 35 po raz pierwszy, 35 po raz drugi, 35 po raz trzeci. Kuba, upominam cię. Ja wygrałem? Jeszcze nic nie wygrałem. Ale 35. Ja wygrałem, tak? Licytację. Tak. Dobra, my się 85 w puli, odwróć się. No bo, Lidl otwarty. No bo czy wygrasz, wiesz, czy wygrasz, do której co? Czy wygrasz cały konkurs, to jeszcze nie wiadomo. Do 9. Lidl do 9? Chyba tak. O kurde. Chyba zdążymy. To co, chcesz za słabaków już zakupy ta. Sobie kupić, tak? Odwróć się. Na Wołoskiej to już z tej trzeciej. Dziękuję. Dla formalności. Czy nazwisko tej osoby podchodzi od nazwy państwa? Nie. Czyli nie takie formalności. No, jednak nie. Czy nazwisko tej osoby pochodzi od nazwy miasta? Nie. Czy nazwisko tej osoby pochodzi od nazwy geograficznej jakiejkolwiek? Nie. To jest właśnie ten ciąg logiczny, Pawła. A ci wytłumaczę. Mhm. Anglia, chyba Hiszpania, Niemcy. To... Nie, no, wydaje mi się, że coś z Francją będzie. Ale co? Zidane. Czy jest to piłkarz? Jest to piłkarz. Czy jest to piłkarz z Ekstraklasy? Tak. Ile pytań zadałem już? Pięć. Francuz grający w Ekstraklasie. Tak moim zdaniem. Czy jest to piłkarz Legii Warszawa? Nie. A to... Czy w innych klubach są Francuzi teraz? Może po kolei. Krakowia. To był jakiś Arka Gdynia. No już właśnie musiałem się przestawić. Ciężko. No już tak, że tak. Nie, niestety. Krakowia, Górnik. W Górniku chyba nie ma. A dlaczego? Może sobie ubzdurałem tę Francję. W ogóle. Mogło tak być. Czekaj, bo ja zadawałem pytanie, czy to jest od nazwy geograficznej, tak? Tak. Mhm. Okej. Okay. I że nie. Piłkarz Ekstraklasy. To pisze albo jakiś piłkarz, który ma angielsko, hiszpańsko, niemieckie obywatelstwo. Tu pisze MKE, jak MKE Ankara Gucz. Tam gra Michał Pazda. Ile mam pytań jeszcze? Jedno. Dobra, to może klasyk. Czy ten piłkarz gra w mieście, które jest położone na wschód od Łodzi? Sprawdź. Ja się muszę sprawdzić, tak? Czyli już na pewno nie przy granicy. Na wschód od Łodzi? Tak. Nie. Czyli na zachód, dobra. Pam, 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 param, kurczę, bo miałem taki, pam, pam, miałem taki fajny typ. Ale ten typ dotyczył miasta na wschód. A kogo miałeś? Krisa Twardka. Bo było dużo państw, a on tak łączy ze sobą chyba 15. Ale. No, tak. No dobra, na zachód. Długo się zastanawiałeś, czy to zachód, czy nie. To może jest jakaś podpowiedź. Właśnie nie znam na geografii.
Ale jesteś znany z działania, czy nie? Jestem znany z działania. No może Gdańsk. Albo Kraków. Albo... Bańska Bystrzyca. A nie, bo w Ekstraklasie. Kurczę, nie jest to nazwa geograficzna. Nie jest to nazwa geograficzna. Kurczę, już nie pamiętam tych odpowiedzi. Nic ci tam nie nakierowało. Nic? Myślę, że dobra. Nie ma co szukać. Przychodzi dwóch pułkowników do Marii Skłodowskiej Kiri. Ona upiekła, albo inaczej, podała im sernik i pytają się, ale pyszny ten sernik, Mario, sama piekłaś? Nie, no co ty, kupny, sama chemia, ale pyszny. Koniec. A, że Skłodowskiej Kiri, chemia. Rozumiesz. To też niewątpliwie był ciąg logiczny. Słucham odpowiedzi. Taram, taram, pam, param. A może to jest piłkarz, który grał w tych krajach? Już nie masz pytania. No dobra, ale głośno myślę, tak. Jakie były wcześniej? Anglia? Hiszpania? Niemcy. Czy jest jakiś taki piłkarz w Ekstraklasie, który grał w tych krajach? Myślę, że mnie przeceniasz. O, dobra. Dobra, Kenny Saif. Marcin Cebula, czyli Polska. No niestety. Myślałem, że to jakieś skojarzenie z Petrem Nemcem. Nie. Kolejna kategoria. Zbliżamy się powolutku do końca. Rybusy. Biorę po 20, słucham. Na nich! 5. Czyli ty 50 możesz dać, max, no. Tyle, ile mogę, tyle daję. Zobaczmy, czy Kuba odpadnie. Tylko nazwisko? Tak. Kropla. To był chyba pierwszy quiz w historii, w którym uczestnik nie odpowiedział ani razu na pytanie. To prawda, to prawda. Wstyd, jakie się pokaże. No, ale jeszcze dajmy mu szansę. To jest pewnie herb jakiegoś miasta. Syrena. Woda. Woda, morze. Boże. No to był też ciąg logiczny. Pam, 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 param, param, pam, param, pam, param, pam, 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 param, param, pam, 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 pam. Myślisz, że wymyśli? Myślę, że nie. To jakieś było w skoki narciarskie 2002. Włodzimierz Szaranowicz, Dariusz Szpakowski. Po wyjściu z progu. Myślisz, że naprawdę zawalił ten skok? Myślę, że tak. Potem leciałeś tam. Nasze Zakopane jest dziś bliskie sercu każdego zwolennika skoków narciarskich. Puchar świata w stolicy Tatr. Tak było. I tam był taki 6 trenerów do wyboru i tacy różni. Śmieszni. Jeden był taki z brodą, taki Azjata. Jakiś pierwszy typ, Kubo? Nie. A tam wiesz, co jeszcze było? Skoki narciarskie 2002. Serdecznie zapraszam. Adam Małysz. Tak. A było jeszcze takie. Kolekcja klasyki. Zapraszam i polecam. Piotr Franceski. O, to tego nie znam. A tak sobie przejrzałem Twittera. Mateusz Miga napisał, że Janusz Gol wciąż czeka na pierwszą pensję w Rumunii. No, Kubuniu. Trudne dałeś. Nie to, żebym się cieszył z nieszczęścia Janusza Gola, ale w sumie podupadło to Dynamo, nie? Tak. Zapraszam i polecam. Frącz Piotrewski. Pawciech Pieczu. Pawciech Pieczu. Taki był profil na Twitterze, nie wiem, czy jesteś. Nie ma. Jest. Kuba pisał na Twitterze, że jesteś dzisiaj taki samomądry. Samoukiem jesteś. Samogłupi. Czekam na pierwszą odpowiedź. Jak to pierwszą? A pierwsza może być zła, tak? Tak.
Czy to zjeja cokolwiek. Herb, statek, herb. A wy wiecie, tak, Wojtek? Szczerze? To nie. Roki? Co ja tak zacząłem przeglądać tutaj i przestałem się zastanawiać. A czat wie? Czat trochę wie. Trochę wie? Mam pewne podejrzenie, ale... Kapustka. Tak! Ale to jest. Było trudne. Nie wiedziałem, że to jest ustka. I kminie nadmorskie miejscowości. Co może być? Pięknie to zrobiłeś. Brawo, uciekłeś. A to było kap. Kap. Tak. Bo rozkminiałem, żeby powiedzieć jako pierwszego kapelko, ale mówię, co elko? Jakie elko? Nie ma czegoś takiego jak elko. Ja jako człowiek, który na każdą kolonię w szkole podstawowej jeździł albo do Darłowa, albo do Ustki, miałem właśnie to podejrzenie. Marcin ma rozmaitości. A ile mam? Ile mam, powiedz mi? Minus 320. A to jest całkiem nieźle. Wychodzę na prostą powoli. Słucham. 20 biorę. Słucham. 25. 30. 35. 40. Na nich. 200. Kuba. Ilu? Ile dałem? 40. Ja dałem 305. Od następnej rundy wyrzucam limity. I zaczynamy od 50. Wówczas. I poprosimy kategorię, którą wylosowałem. W imieniu 5 kierowców formuły sezonu 2008. Wtedy oglądałem. No też nie będzie prosta, ale spróbujemy. Dobra, już? Tak. Robert Kubica, Lewis Hamilton, Felipe Massa, Kimi Raikkonen i Fernando Alonso. Raikkonen jeszcze był? Był. Raikkonen, Massa... Alonso, tak. Pierwsza piątka wymieniłeś tamtych, że tak powiem, mistrzostw. Zawsze kibicowałem Zutilowi, był taki w Force India. Adrian Zutil, tak. No zawsze ostatni był. Się cieszyłem, jak w ogóle ukończył. To mniej więcej taka metafora mnie z dzisiaj, prawda? To najdobrze się składa, że... Biorę 50, nie ma limitów, słucham. 55. Ale jaka kategoria? A. Social Media Ninja. 55. 65. Po raz pierwszy? 70. 70 po raz pierwszy? 75. 80. 80 po raz pierwszy? Na nich. A, nie ma limitu. Dobra. I tak 200 by nie przekroczył. Tak 135 to jest u ciebie max. Ty dałeś ilu? 80. Przed na cokolwiek odpowiedzi, żeby przynajmniej z honorem Kroki. Odejść. Ja dałem 70. A nie, dobrze, już odpowiedziałem. Boże, już się tak nakręciłem. Zobaczmy. My żyjemy w kraju teoretycznym. Najpierw walka i medialna nagonka, by Deklamackiemu nie służono do tą piłkę, a teraz on nie wygrywa z gościem, którym na motorze nie potrafi skręcić w prawo. Co? Ja wiem, 2000 lajków, 400 komentarzy. To ktoś, kto jest wpływowy na Twitterze. A czemu jest to drugie słowo zasłonięte? To było przekleństwo. I ty ocenzurowałeś przekleństwo sam z siebie? Nie, to był screen już kogoś. My żyjemy w kraju teoretycznym. Najpierw walka i medialna nagonka, by dać Lewandowskiemu niezasłużoną za tą piłkę, a teraz on nie wygrywa z gościem, który na motorze nie potrafi skręcić w prawo. No to Kowal! Kowal. Kowal! Brawo, Kuba. Gramolisz się z dna. Odbudowujemy Słowację. Minus 210. Czy Kuba nie jest nad kreską? Nie jest nad kreską, absolutnie. Losuję kolejną kategorię. Obrazy. I jeszcze musisz to hasło powiedzieć. Biorę po 50 i słucham. 55. 60. 65. 70. 70 po raz pierwszy. 75. 75 po raz pierwszy. 80. 80 po raz pierwszy. 85. 85 po raz pierwszy. 90. 90 po raz pierwszy. Na nich. Nie masz na nich. 650. Ty wszystko podano, tak? No tak. Ty dałeś ilu? 95, ja 90 chyba. Tak. No i zobaczmy kategorię obrazy. Zabawa. Czyli Wojtek, jak nie odpowie... Mirosław Szymkowiak. Mirosław Szymkowiak. Z automatu w ogóle.
i masz 835, Rocky ma 2380, a Kuba Białek ma minus 305, zostało 305? Zostało 6 albo 7 pytań, pamiętam, bo nie wiem, jak to się liczy. Losuję kolejną kategorię i jest to 997. Biorę po 50 i słucham. 55? 60? To są połączenia, tak? Tak. To 70. 70 po raz pierwszy. 70 po raz drugi. 70 po raz trzeci. Wojtek 50, tak? Nie, chyba 60. Kuba 55? Tak. 185. Poprosimy o połączenia. Fernando Kawenagi i Wojciech Kowalczyk. Oj. Trudne. Czyli jedyny klub, z którego jak go Fernando Kawenagiego kojarzę, to jest Bordeaux. I Spartak Moskwa chyba jeszcze. Jest komentarz, że Kuba Białek szybciej wybija Słowaków niż COVID. Dobre. Bestia z wschodu. To niedobrze u mnie świadczy. A to jest polski piłkarz, tak? Czy obojętnie jaki? Polski. Wojtek, bo ty musisz, jak chcesz wygrać jeszcze z Rokiem. A co powiedział, że ja chcę? To musisz szybko zaczynać wysoko, bo musi coś zrobić. Rozumiesz? No. Paweł, ja tu byłam, gram dla zabawy, a nie żeby kogoś pokonać. A jak mnie przelicytują, to nie mogę dać wabank, prawda? Nie. Szkoda. Bo bym patrzył na tę ich walkę i tak. Tak, my byśmy tam licytowali pod wieści. A ja 35 łapach. Grał w Spartaku, nie? Bo tak mi się kojarzy. Wojtek, to powiedziałeś. Tak mi się wydaje, że grał. No. Bo w Bordeaux trudniej. W Bordeaux raczej tak po... Polacy, no oprócz Lewczuka, no Lewczuk nie grał z Kowalem. Na pewno, że gdzieś tam kiedyś turniej charytatywny przyjaciele Legii. Tak, może się złapali gdzieś na brudno. Nie. Ciekawe, czy Kowal grał z Kowalewskim. Taki Kowal by mieli. To byłby znany duet. Byłby pewien problem w szatni, bo nie wiedzieliby, do którego Kowala się zwracają. I w sumie imiona te same, nie? Dobra, Michał mi podpowiada. Pokażmy to pytanie. Co jest błąd? Nie, dobrze, sorry. Już się zamotałem. Chwila prawdy. Kurczę, ktoś z tej Legii początku wieku. Słucham odpowiedzi. A to czas nagli, tak? Tak. Dobra, no to Kowalewski, bo już wiem, że to nie jest on, ale nie będę blokował linii. To jest on. A. To jest Wojciech Kowalewski. I teraz jak tu zrobić? A to mnie zdziwiłeś. To musiał być taki późny Kowal, nie? Taki... A ilu ja mam tych? No tak, to z początku. Kowal wracający już po tym, jak zakończył karierę, nie? Tak, tak. Ile ja mam Słowaków w ogóle teraz? 775. A ja? A ty masz minus 360. Dobry wynik. A Roki ma 2495. Teraz powinno mi się przesunąć do następnej kolumny. I czemu to się nie robi? Powiedzcie. A, już wiem, że... To jest bilans hańby. 775. Zostawcie to, bo ja sobie muszę tu przepisać. Jaki piękny rozwój tutaj. No co jest? Multimedialny. No co jest? Ja już myślałem, że to wiem. Dobra, wiem co zrobię. Momencik, panowie. Panowie, nie denerwujcie się. To wygląda jak... Tutaj chwilka dla... reklamodawców. Reklamujemy pomarańczowe ekrany Zino.
Wygląda jak tabela zeszłego sezonu Ligi Angielskiej, tam Liverpool gdzieś z przodu. Ja taki Manchester City niby przyzwoicie, a Kuba to tak, kto tam, no Norris miał 18 punktów. Ja to bardziej wygląda jak tabela 2020 Bundesligi, jestem w Schalke. A. Roki Bayernu, a ty tak. Jeszcze momencik, momencik. Reklamujemy cały czas pomarańczowe LEDy Zino. Ja sobie tutaj elegancko. Czy Bayern w tym sezonie Bundesligi już też robię. Zdążył tak odjechać, czy jeszcze? Bayern? I lecimy dalej. Bayern nie wiem, czy jest pierwszy w ogóle. No właśnie, bo Leverkusen niedawno. No, chociaż oni wygrali tam z Leverkusen. Marsz na mian rozmaitości. 50, nie ma limitu, słucham. 55. 340. Jezus, nie tak! Dlaczego nie? No ja chcę odpowiadać. Zabawa, tak? 340, nie koniec, bo Kuba cię już nie przylicytuje. A, to nie wiedziałem. Paweł, słuchaj, nie tylko ty nie ogarniasz zasad. No. Marcin Najman, rozmaitości. Wszystkie polskie miasta, w których jeżdżą trajtki. Ojej, co nie być takie było proste. Dobra. Trajtki, czyli tramwaje? Trajtki, czyli trolejbusy. Trolejbusy, dobra. Kuba już polek na elemencie trajtek. Myślę, że trajtek. To wiem, to są... Nie byłoby, nie byłoby to łatwe w imieniu wszystkich. Dwa znam. No w Trójmieście. Dwa znam, gdzie są tramwaje? Trajwaje? Nie wiem, trolejbusy. W Trójmieście jeżdżą, tylko nie wiem, czy w całym. Gdynia? Dobrze powiedziałem? Co? Gdynia dobrze? Tak. Teraz jak pominie. Po polu widok. Gdańsk? Źle. No, ale raz się może pomylić. A! Dobra, to Lublin. Przepraszam, przepraszam. Ty, ale to ciekawe, czy na przykład po Sopocie, ale nie mówię. Dobra, Lublin. Ale fakt, to ciekawe, to ciekawe. Lublin, Gdynia. Nie, no, po Sopocie chyba nie, no to bym wiedział. Po Gdańsku nie jeżdżę, to gdzie po Sopocie? Dobra, Sopot. Dobrze. Piękne, dziękuję za pomoc. 31 bodaj numer. Mhm. A ile jest tych miast? Dobra, pewnie mi nie podpowiesz, bo jesteś człowiekiem zawisnym. Podpowiem, jeszcze jeden. Jeszcze jedno miasto? Jeszcze jedno miasto. Ząbki. Trajwaj. No przez te trajtki mi. Szczecin? Nie. Tychy. To pozdrawiam Sebastiana Wacha. Serdecznie naszego kolegę radiowego byłego. Ile pytań zostało? Cztery pytania do końca naszej gry. A ile mam punktów? Mało. Wiem. 410 na minusie. O kurde, to już muszę... Dobra, nieważne. Odwrócone wojaże. 50 biorę i słucham. 55. 60. Babank! Zmieściłeś się? No bo już potem bym za nic nie zagrał, więc musiałem coś zarobić. Ja gram tylko po to, żeby grać dalej. Takie podtrzymywanie trupa. Odwrócone wojaże. Moja gra to respirator. Stal Rzeszów, GKS Bełchatów, Stal Mielec, GKS Katowice. O. Jeśli jakiś klub się powtarza w jego karierze, to nie jest wypisane dwa razy. Powiedział Paweł bez związku z tym obrazkiem. Tak. Stal Mielec, GKS Katowice. A mi został po tej prawej reakcji z 340. Czego stygmatyzujesz od razu? No bo dobrzy piłkarze grają w lepszych klubach. No może zrobił karierę na miarę swojej możliwości. Aha, czyli... Okej, okay, czyli że... Dobra. Andrea Prokić? Tak jest. Brawo, Kuba. Bo ten Stal, ta Stal Mielec jakby ostatnia jakby była, to byłoby łatwiej. I wyszedłeś na plus. Naprawdę? Tak, bo z tamtej puli 340. Dobrze, dobrze. 150, 375, 150. Co nas wraca? 2385. Ostatnie trzy pytania. Rybusy. Poprosimy. A, 50 biorę, dorzucam 500 do puli i słucham państwa. 600! 605. 610. Babak! Nie, on już was przelicytował, kurde. Jak to? No bo wy macie z tym aż 150, macie 175. No to co? Ale to z minusa wybi. Nie. Co nie? No nie już. No to bez sensu. Kuba, ile to byś tylko byś leżał i żarł. To ja nie wiedziałem, że tak jest. To ja myślałem, że na socjalu. Ale czekaj. Jak dostajesz w normalnym życiu socjal, to go nie oddajesz, tylko go już masz. Kuba, od razu... Jak nie oddajesz socjalu? No z 500 plus nie oddajesz. Od razu powinieneś krzyknąć w bank po prostu. No, powinienem bym krzyknął, ale myślałem, że mam to 600 do dysponowania, którym dysponowałem wcześniej. A tu nagle odebrane. To teraz ja mam mniej pieniędzy niż miałem wcześniej tak naprawdę. To jest bez sensu. No bo wydałeś.
No ale to jest socjal, to nie jest pożyczka. Jakbyś mi powiedział, że dajesz pożyczkę, to bym wiedział. On ma rację. Przyznałeś. On ma rację, socjal czy daje raz na zawsze. To jest tak, jakbyś no, poszedł do polskiej złodzieje, rodziny. Złodzieje! 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 Chcemy chleba! Chcemy chleba! Chcemy chleba! Dla Słowacji! Dla Słowacji! Dla Słowacji! Żeby Słowacja! Żeby Słowacja! Żeby Słowacja była Słowacją! Żeby Słowacja! Żeby Słowacja! Żeby Słowacja była Słowacją! A mury runą, 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 wyrwij mur odstępnych rad. A mury runą, runą, runą. Oddaj pieniądze, złodzieju, twój ręcz upadnie. Bandyctwo! Złodziejstwo! Uczciwy pod sumakom! Z układem! Z układem! Precz z układem! I zaratem! Precz z układem! I zaratem! Precz z układem! I zaratem! Dość! Jest w Brooklyn. Bo zamieszki to zaraz zrobimy. Widziałeś takie telewizje, że to jest jeden zamieszki buchły na ulicach Słowacji. Rząd postanowił odebrać socjalne. Ty, no ja już widzę, jest tak, Paweł jest prezydentem Polski, daje 500 plus, potem zabiera. Idzie od 20 do rodziny, która wszystko przepiła. I tutaj... Jeszcze jedno, będziesz siedział, będziesz siedział, będziesz siedział, będziesz siedział. Polityczna prowokacja. Ty polityczna świnio. Skandal. Oddaj pieniądze. Rybusy. Ale co? Ale oddaj pieniądze? No dlaczego? Nie, 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 to jest, nie, nie ma sensu. Boli mi brzuch. Jak można dać socjal i odebrać? Oddaj pieniądze. Pewnie wydałeś tam willę. Jak można dać socjal i odebrać? No, ja. No tak. No, bo ja zbieram powiedziane. Zapomoga socjalna. Tak. Dajesz. Już na zawsze. Dzwoń do tego premiera. Ja sobie z nim pogadam. Tak, odbierasz w podatkach, ale nie nałożyłeś co podatki, chcesz co? Właśnie. Na słodycze znowu. Ja po 10 ci dam, ja ci dam, państwa... mówiłeś w ekspoze, że nie będzie żadnych podatków. Żadnych. I co? Rybusy. Ja na ciebie głosowałem. Nie ma rybusy. Nie ma rybusa. Jest, ma być chleb. Żądamy chleba. Żądamy chleba. Chleba. No dlaczego nie chcesz oddać co zabrałeś? Ty, jakby chciał pożyczkę, to ja sobie wziął pożyczkę w banku Słowacji. Mamy kija na ciebie, ty! Koniec waszych rządów. No Paweł, to jest niesprawiedliwe. Oddałeś pieniądze. Albo licytacja od nowa. Tak. Ja nie byłem świadomy. Tak, jeszcze raz. Nie mogę. Nie pieniądze! Rybus. Proszę. Nie żyjemy w praworządnym nie, kraju. Nie, nie, demokracja. Ale to co, ja dałem 600, to ile mi ja, odciągasz kurczuła, od konta? Ale czekaj, nie, 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 dałem 600, to ile mi odciągasz od konta? I dlaczego zaakceptowałeś moje 600? Dlaczego ktoś potem dał 610? Ja dałem 610. To po co? Ty dałeś 50. Jak? Przecież powiedziałem 610. No to dałem ci. Co? Dałeś mi 500 znowu moich chłopaków? Czy zabrałeś mój lód i zabrałeś moją zapomogę, dzięki której pojechałem po raz pierwszy w życiu na wakacje. Jestem właśnie w połowie wakacji, a za tydzień mija termin zapłaty za nie. Dobra, czym ja zapłacę? Czym ja zapłacę? Dzieci płaczą w kuchni. Zobaczcie, nie mają co jeść. Pusta puszka, puste, patrzcie. Nie ma, nie ma. Kamera tutaj. Z pustego to i salonu nie naleje. Patrzcie, okruchy i ja to dzieciom dam. Bo Słowacja tonie w długach przez to, że on willę zbudował pod Bratysławą. Chcemy chleba! Będziesz siedział! Będziesz siedział! Będziesz siedział! Będziesz siedział! Będziesz siedział! My zawiązujemy ruch antypaczul. Powołujemy teraz komisję. Powołujemy nasz zarząd i będziemy badać wszystko i ty będziesz siedział. I ty w praworządnej Słowacji będziesz siedział. Stanął Jakub i powiedział wreszcie dość. Górnik zęby naród dostał w kość. Ta, 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 ta. Coś tam, coś tam. Jaka jest odpowiedź na rybus?
Ale to ja ten kraj jest nasz ale i wasz. Szczerze mówiąc, nie damy bić się w twarz. Będziemy walczyć jak lwy i nie pokona nikt. Więc ja w ogóle nie miałem okazji, przepraszam. Nie miałem okazji się zobaczyć. A, się czy teraz to Rocky to sam licytował za 620? Rocky sam ze sobą gram, jesteśmy oszukani, zostaliśmy od początku ukartowany. To jest tak zwana afera paczula. I nie należy, że sądy was rozstrzygną. Nie wygrzebiesz się z tego. Nie wygrzebiesz się. Ale byście by i tak przegrali, gdyby nie socjal. Kurde, nieważne, no, ale dałeś co? No dałeś to, co? To ci kazało biec obietnicę, co? Sam żeś, bo walczyłeś o wtedy relekcję. Pokażę ten rybus. Ostatnie. To jest ostatnie pytanie dzisiaj. Ty, a jeszcze dwa były. No. Oszukaństwo jeszcze. Nie. Bo ja tak się odpadam. Mogę zobaczyć rybus? I idźmy do domu. Jak zgadniecie pierwszy, to mam tak wygląda socjal. Moja żona. Potem jak odebrałeś jej ostatnie pieniądze na kosmetyki. Musi pić olej. Zobacz. Pije olej, bo to ostatnie, co nam zostało. Jak oddacie powiecie pierwszy, to wam oddam socjal. No co? O, to jest twój obowiązek! Nie będziemy się traktować. Nie. Po prostu nie wiecie. A ty co? Trzeba mieć swój honor. Sprzedałeś się zdradzieckiemu rządowi kontrolowanemu przez zachodnie mocarstwa. Ile od Trumpa wziąłeś? Historia cię rozliczy, paczul. A od Bidena ile wziąłeś? Jeszcze więcej. Słodzieje. Słowację na niższą. Naszą Słowację. Zakładamy ruch nasza Słowacja. NS. Ktoś napisał, że miałem do rozdania 1500 Słowaków i sam zajebałem prawie połowę. Działanie socjalizmu w rzeczywistości. Ulice spłynęły krwią. Nazwisko, tak? Białek. Nie, Kafu. Tak. No, ta mina mi się skojarzyła z Kubą. Ale i tak wygrałeś. Rozstrzygnijmy to raz na zawsze. Socjaluchy, prawda, do domu. Ale socjaluchy do domu. Ty oszuście. Ale to wygrało odcinek. Jesteście moralnie zwycięzcami. Pójdziesz siedzieć, zobaczysz. Tam już na ciebie czeka urząd do spraw ciepłej wody. Urząd do spraw ciepłej wody atmosferycznej. Mógł być, pamiętajcie. To już być. Nie ma żadnego znaczenia. Jeszcze pewnie 1500 Słowaków tam siedzi, które zabrały. Planujemy razem z panem wynalazcą piłowanie Słowacji mogę na pół. Mogę ogłosić, co wygrał? Z ciebie przepiłujemy na pół. Mógł być Harley Davidson, mógł być ogórek, mógł być złotówka, a jest 20 zł. O. Dwie dychy na wachę. Dwie dychy na wachę. Proszę. Uważaj, Rocky, bo on ci zabierze. Ja od ciebie nie biorę nic. Jeszcze potem byś chciał, żebyś się oddał. Spadło. Wojtek, odejdź. A do kamery, chodź, do kamery. Bo to... Będziesz siedział. Ty nie jesteś Słowakiem! Jesteś kimś innym! Kończymy! Nie jesteś z nami! Proszę wyłączyć hańba, program! Hańba! Oszustwo! Wyłączamy! Hańba! Wyłączamy hańba, program! Hańba! Wyłączamy. Jak się wstydzi! Wstydzi się! Prawdy się wstydzi! Chleba. My chcemy chleba! Czołówkę puść! Puść czołówkę! Czołówkę. Hańba! Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj niewalczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka. Nie Polczaka, nie Rasaka, nie Ciężniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Jakiegoś stałego.